Ale moi drodzy, chciałbym dzisiaj przestudiować Słowo Boże z wami. Nie wiem, o której mam zakończyć. Może bracie, jak będzie tak za 5 do skończenia, to podnieś swoją rękę, to ja będę wiedział, że mam się za 5 minut zakończyć. Chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na taki szczególny temat, który bardzo mnie interesuje, mianowicie na temat działania aniołów w naszym życiu. Bo wiemy, że aniołowie z przesłań biblijnych, historii biblijnych, że aniołowie odgrywają ogromną rolę. Ja mam na myśli tych aniołów, którzy są dalej posłuszni Bogu. Ogromną rolę w życiu na tej ziemi. Pismo Święte uczy o związku świata widzialnego z niewidzialnym. O służbie aniołów bożych oraz o działaniach także złych aniołów. Dzisiaj jest to bardzo ścisłe i bardzo ważne, chociaż nie wszyscy przykładają wagę do tego i są przekonani o tym. Istnieje coraz większa tendencja do niewiary w istnienie złych duchów, złych aniołów. Niektórzy mówią, a to jest wymysł średniowiecza, żeby wystraszyć ludzi w średniowieczu, to malowali diabła czy Lucyfera taką sierścią czarną z rogami, kopytami, długim ogonem, jeszcze widły miał w swojej burej łapie i tak oczywiście ludzi straszyli szatanem. Ja myślę, że to było bardzo na rękę szatanowi, bo ludzie go zrobili takiego głuptaska, niewiele wartego, niewiele znaczącego w życiu. A okazuje się, że to jest istota o bardzo wysokiej inteligencji, doświadczeniu i tak dalej. Pismo Święte nie tylko uczy o istnieniu właśnie tych aniołów dobrych, ale Pismo mówi również o aniołach złych, ale także dostarcza niewątpliwych dowodów, że nie są oni bezcielesnymi duchami ludzi zmarłych. Niektórzy uważają, że ci dobrzy aniołowie to są duchy ludzi zmarłych, bo jak ta matka kiedyś ktoś opowiadał, dawno jeszcze za dziecinnych lat, zmarła, zostało dziecko, to matka przychodziła go karmić, to dziecko. Czy jeszcze jakieś inne tam ludzie opowiadali historie z istotami, które przychodziły i odchodziły i pomagały. Także tych rzeczy było bardzo wiele. Dzisiaj tego prawie się nie słyszy. Ale kiedy czytamy księgę proroka Daniela, rozdział 7, i wiersz 10, tam jest pokazany Boży tron. Może rozdział 7 Daniela od 9 wiersza. A gdy patrzyłem, postawiono trony, usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła spod niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. To jest niezwykła scena, którą opisuje Daniel. Widział Boga jako sędziego siedzącego na tronie, a później widział to otoczenie tronu aniołów. I tu Daniel mówi, że 1000 tysięcy służyło mu, 10 tysięcy razy 10 tysięcy służyło przed nim. Czy możemy wyliczyć, ile to jest? Próbowaliście już to kiedyś policzyć? Możemy jedynie powiedzieć, że jest to bardzo dużo. A więc aniołów w niebie jest bardzo dużo, które są w otoczeniu Boga. I czytamy, że Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a Królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Pan jest tym szczególnym władcą wszechświata i ten, któremu istoty niebiańskie są posłuszne. Jako posłowie Boga, aniołowie poruszają się z nieokreśloną szybkością. W księdze Ezechiela czytamy w pierwszym rozdziale, i tam w wierszu 14 taką myśl. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice.
Kiedy otworzycie na przykład objawienie świętego Jana i tam popatrzycie na świątynię i opisy związane z tym, to czytamy, że aniołowie wchodzili do świątyni i wychodzili, wchodzili. Jest ten ciągły ruch w świątyni. Jest to miejsce, w którym znajduje się centrum Bożego dowodzenia całego wszechświata. Ci aniołowie są na usługach, dla Boga służą i dla tych, którzy mają być zbawieni. Szybki lot, szybkie przemieszczanie się, oblicze anioła, który zjawił się u grobu Zbawiciela, było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. Spowodowało to, że strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak martwi. W Ewangelii Mateusza 28 rozdziale o tym czytamy. Coś nieprawdopodobnego. Istnieją istoty, które są niewidoczne, a na których barkach spoczywa ogromne dzieło. I wiecie, kiedykolwiek jestem w różnych zborach, nawet w swoim domu, kiedy siedzę, czytam, kiedy rozmawiamy o sprawach religijnych i studiujemy Słowo Boże, to wiecie, co bym chciał, żeby się stało? Żeby Bóg mi otworzył oczy i żebym zobaczył to, czego jeszcze nigdy nie widziałem. Czy wyobrażacie sobie, że nie jesteśmy na tym miejscu sami? Czy wyobrażacie sobie, że na tym miejscu są wysłańcy nieba, aniołowie, święci, którzy towarzyszą nam na tym miejscu, którzy razem z nami biorą udział w chwaleniu Boga, którzy w naszych sercach Duch Święty szczególnie działa, by utwierdzić te prawdy w naszym sercu? Aniołowie wykonują te Boże sądy nad wrogami także ludu Bożego. Aniołowie oczywiście działają w szczególny sposób. Jest taki ciekawy tekst w drugiej księdze królewskiej, druga księga królewska, 19 rozdział. Tam czytamy w 19 rozdziale, 35 wiersz, taką myśl. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano, oto wszyscy oni zobaczyli trupy pomarłych. Anioł Boży przyszedł do obozu wrogów, którzy mieli napaść na Jerozolimę. To był poważny problem. Czytamy o tym również na innych miejscach, kiedy oczywiście Izrael płakał, nie wiedzieli co zrobić. Taka ogromna gromada wojska miała zaatakować. A Bóg posłał jednego anioła i rozwiązał cały problem ludu Bożego. 85 tysięcy wyborowych żołnierzy. Uzbrojonych żołnierzy. 85 tysięcy. Przepraszam, 185 tysięcy. Ile by trzeba było walk, albo ile by trzeba było armii po stronie izraelskiej, żeby tę potężną armię zwyciężyć? Bóg posłał anioła, który załatwił sprawę w krótkim czasie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj także zrozumieli to, jak właśnie ważnym jest to, że Bóg ma w swojej opiece lud swój. I tutaj mam jeszcze jedną ciekawą myśl, którą chcę się wam podzielić, albo raczej przypomnieć wam. Mianowicie w drugiej królewskiej, 6 rozdziale i 16 wierszu, tam jest powiedziane o trwodze sługi Elizeusza. Kiedy znowu armia otoczyła, aby w końcu złapać Elizeusza, to sługa oczywiście Elizeusza, wystraszony cały, bał się, co teraz będzie. A Elizeusz mówi, słuchaj, spokojnie, nie martw się. Z nami jest więcej niż z nimi. A ten ciągle był wystraszony. I czytamy tam, Elizeusz modlił się w 17 rozdziale tymi słowy, Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. I oto góra pełna koni i wozów.
ognistych wokół Elizeusza. Nie jest to piękne? Jest to wspaniały obraz, że wtedy, kiedy sam Elizeusz był w poważnym problemie, kiedy nieprzyjaciele chcieli go złapać i skrócić jego życie, jego działalność, jego sługa wystraszony nie wiedział, co jest, co się dzieje, co będzie z nimi. Elizeusz był tak głęboko przekonany. Ja wierzę, że Elizeusz wiedział, że Bóg ich nie zostawił samotnych. I kiedy modlił się, Panie, otwórz jego oczy. Ja myślę, moi kochani, dzisiaj dla nas wszystkich, którzy tutaj siedzimy, i nie tylko nas, ale wszystkim adwentystom, dobrze by było, abyśmy się zaczęli modlić tą modlitwą. Panie, otwórz nasze oczy, aby ten świat i te problemy, które dzieją się w tym świecie, nie przerażały nas, nie zniechęcały nas. Pokaż nam, ile jest koło nas, ile jest koło naszych domów, w naszych rodzinach, w naszych kościołach. Pokaż nam, Panie, abyśmy mogli jeszcze bardziej odważnie stać po Twojej stronie, przy Twoim boku. Abyśmy mogli jeszcze wierniej być Tobie posłuszni. Słyszymy, czytamy dalej, a gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz się modlił do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ślepotą według słów Elizeusza. Jest to piękne. Ani jeden nie wyciągnął miecza, ani jeden nie zginął. Ale Pan Bóg dokonał coś nieprawdopodobnego. Wszyscy byli ślepi. I co Elizeusz powiedział? Chodźcie za mną, ja wam pokażę drogę, którą macie iść. I prosto prowadził ich jak owieczki przed oblicze królewskie. Król mówi: to co teraz ich wyciąć, bo nic nie widzą? Mamy tutaj troszkę żołnierzy, wytniemy ich wszystkich. A Elizeusz mówi: nie! Oni są zmęczeni, daj im jeść, napić się im daj, posil ich. I oczywiście tak się stało. A później otwarły się ich oczy i mówi: a teraz idźcie spokoju do swojego domu. To jest piękna walka, którą prowadzi Bóg. Bardzo często ze zwiedzonymi ludźmi. Ludźmi, którzy zostali oszukani, okłamani, którzy zostali przez diabła wciągnięci w jego szpony i którzy zostali wciągnięci w walkę, którą diabeł ma na tej ziemi przeciwko ludowi Bożemu. Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy mogli przejrzeć i zobaczyć. Cóż możemy powiedzieć jeszcze o Danielu, który szukał Bożej mądrości na dworze pogańskiego króla, który został wrzucony do lwiej jamy. Co tam się stało? Te lwy chodziły koło niego jak koty, łasiły się, może mruczały. Mógł nawet dotykać ich, nic się mu nie stało. Moglibyśmy również powiedzieć o Piotrze, który oczywiście również miał wiele doświadczeń. Moglibyśmy powiedzieć o tym, jak Piotr głosił Słowo Boże u Korneliusza, jego prowadzenie. Moglibyśmy powiedzieć o Janie, jak mówi podanie, że został skazany na śmierć przez wrzucenie do gotującego oleju. I to mu nie zaszkodziło. Rzymianie nie mogli go drugi raz skazać, musieli go wysłać na wyspę Patmos, gdzie byli sami przestępcy i tam był, chociaż po latach zwrócił z powrotem. Jakże wiele mamy takich ważnych doświadczeń. Ale moi kochani, byłem też na miejscach, gdzie gęsia skóra wychodziła mi na plecach. Czułem, jak tarkę mam na swoich plecach. Kiedy stanąłem w rzymskim teatrze, i kiedy pomyślałem, że na tym miejscu było tysiące chrześcijan rozszarpywanych przez dzikie zwierzęta. Pomyślałem sobie wtedy: Panie, dlaczego?
Mamy jeszcze wielu innych, którzy również zginęli. Macie Jana Chrzciciela, którzy zginęli. Ale moi kochani, doszedłem do pewnego wniosku, że to byli ludzie, których wiara była jak młot mocna, którzy mieli tak mocne przekonanie, że powiedzieli: tak, ja się zgadzam, aby moja głowa była odcięta jak apostoł Paweł. Czy inni zgadzali się, żeby dzikie bestie ich szarpały? Oni nie czuli tego. Kiedy stałem na miejscu, gdzie palony był chóz i śpiewał, a płomienie dotykały jego ciała, pomyślałem sobie, jak to jest możliwe. Płomienie palą twoje ciało, palec dotkniesz do czerwonego, jakiegoś rozżarzonego miejsca, jak boli. A tu płomienie trawiły chóza, on śpiewał. Jak to jest możliwe? Mamy wiele niewiadomych, ale mamy też wiele wiadomych, które mówią, że Pan Bóg wyrywa i pokazuje wspaniałe rzeczy. Macie trzech młodzieńców, Dolina Dura. Król babiloński nie żądał zmiany wyznania. Nie żądał, żeby Hebrajczycy wyparli się swojej wiary. Żądał? Przeczytaliście to tam gdzieś? Proszę? A to nie jest wyznanie, wyrzeczenie się swojego wiary. Wy sobie święćcie sobotę dalej, tylko uznajcie co? Zwierzchność Nabukadnezara i jego oczywiście bóstwa. Tylko to. Sabat święćcie sobie dalej, jak święciliście. Inne zwyczaje miejcie także jak dawniej. Wcale to nie musi być zmiany, ale uznajcie zwierzchność. To jest najważniejsze. I diabłu tylko o to chodzi. Możesz dalej być adwentystą. Pozwala ci diabeł usiąść nawet na płocie. Jedną nogą w zboże, a drugą nogą w świecie. Siedź sobie, jak ci tak wygodnie. Nie martw się. Przyjdzie czas, że obydwie będziesz miał albo w zboże, albo w świecie. Obydwie nogi. I to jest problem, nad którym myślę i rozważam i myślę o naszych zborach, o naszych braciach, siostrach, młodzieży, dzieciach, rodzinach naszych. Jak to będzie jeszcze trochę, gdy minie czasu? Diabeł jest nieprawdopodobnie wściekły i zły. Wiecie z powodu czego? Czytamy o tym w księdze, tak bardzo znanej księdze Joba. Kiedy Bóg rozmawia z szatanem, Lucyferem, który przyszedł przed oblicze Chrystusa, Boga. Mówi do niego w pierwszym rozdziale księgi Joba. Szósty wiersz. Oto zdarzyło się pewnego dnia, że przyszli synowie Boże, aby się stawić przed Pana, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przychodzisz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi, przechadzałem się wzdłuż i wszerz. A więc szatan w swoim księstwie, bo tak nazwał nawet Jezus szatana, idzie książę tego świata, z którym nic nie łączy. I rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. A na to szatan odpowiedział Panu: czy za darmo jest Job tak bogobojny? O, czy za darmo Job ci służy? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk
Jego dobytek rozmnożył się w kraju. Diabeł mówi, ty go strzeżesz. Twoi aniołowie otoczyli go, chronią go i nie dają mu krzywdy zrobić. Nie mam dostępu do niego w pełni tak, jakbym chciał i wcale się nie dziwię, że ci służy. I diabeł rzuca rękawiczkę Bogu. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Ja myślę, że ci wszyscy wierzący, pionierzy, naśladowcy Chrystusa, którzy pomarli, poginęli, zostali pozabijani, byli w podobnej sytuacji jak Hiob. Ich wiara, ich posłuszeństwo dla Boga była tak wielka, a diabeł jeszcze oczywiście skarżył na niej, podżegał, mówiąc, no widzisz, boś ich ogrodził, dałeś im to i tamto i dobrze się mieli, żyją dalej, ale wyciągnij rękę, a zobaczysz, co się stanie. Dziwnym to jest i trudnym do zrozumienia, że Bóg usłuchał tego arcyzwodziciela i powiedział, no dotknij się go, ale nie zabieraj mu życia. Bóg pozwolił na to. Po co? Nie dlatego, że Bóg się chciał przekonać, jakim jest naprawdę Hiob, bo Bóg doskonale o tym wiedział. Ale Bóg chciał pokazać szatanowi, że nie ma racji. To jest jedna rzecz. I druga, że Bóg chciał również pokazać wszechświatu, że na tym ziemskim padole grzechu, zła, diabelskich działalności istnieją ludzie, którzy są Bogu wierni i oddani. Te różne doświadczenia, które możemy na kartach historycznych czytać, obserwować, są wielkim świadectwem dla wszechświata, dla istot świętych, nieupadłych, dla istot, którzy są wierni Bogu, którzy pozostali wierni Bogu. Ty i ja jesteśmy świadectwem, że Bóg jest z nami, że Bóg nas prowadzi. Ty i ja możesz być wielkim świadectwem Bożego działania na tej ziemi. Ty i ja możesz być uczestnikiem tego pochodu, który pójdzie do nieba, a głos będzie słyszany. Skąd oni przychodzą? Jaka jest odpowiedź? Pamiętacie? Z wielkiego ucisku. To są ci, którzy byli uciskani, nietolerowani. To są ci, którzy stali wiernie przy Bożym boku i którzy nigdy nie poszli na kompromis i oczywiście z diabelskimi działaniami. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich, mówi w psalmie 34, 8 wierszu psalmista. Anioł zatacza obóz koło tych, którzy są mu wierni. Mateusz 18, rozdział 10 wiersz pisze, baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. W kościele katolickim była taka modlitwa, aniele stróżu mój, prawda? Którzy bardzo często wierni modlą się tą modlitwą i to ma pewien sens, tak. Chociaż mamy się modlić do Boga, do Chrystusa, ale ludzie chcą również wyrazić swoją wdzięczność aniołom, którzy są wokół nich. Ja myślę, że gdyby nie anioł, to już było wiele okazji, że mnie by na tej ziemi nie było. Ja myślę, że wielu z nas ma podobne doświadczenia. Gdyby nie aniołowie, dawno by wielu z nas na tym miejscu nie było. Ale teraz inną myśl chcę odszukać. To jest to, co jest budujące. To jest to, co jest wzmacniające. To jest to, co daje nam pewność i to, co daje nam nadzieję,
abyśmy trwali przy Bogu każdego dnia. A teraz coś innego chciałbym przeczytać. Mianowicie chcę was zachęcić do otwarcia objawienia świętego Jana 12 rozdziału i od 3 wiersza. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3 część gwiazd niebiańskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Niezidentyfikowany, potężny, jakiś dziwny smok. Nie chcę tutaj tych szczegółów wszystkich omawiać, ale jakaś potęga, specyficzna potęga, która w pewnym momencie czytamy, że swoim ogniem zmiotła 3 część gwiazd niebiańskich, czyli aniołów, i strąciła ich na ziemię. Czy możecie mi dzisiaj powiedzieć, ile to jest z tych aniołów, które widział Daniel wokół Bożego tronu? Ile to jest 3 część tych aniołów? Mnóstwo. A więc inny wiersz czytam, 7 wiersz. Wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla niego miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I słyszałem donośny głos z nieba mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem. Oni zwyciężyli go przez krew baranka. Weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. To jest kolejny obraz tego niewidzialnego świata. Z jednej strony chciałem nakreślić ten niewidzialny świat pozytywny, który jest na usługach Bożych po to, aby tych, którzy chcą kroczyć Bożą drogą, aby otaczać, opiekować się nimi, wzmacniać, zachęcać, pomagać. Ale teraz widzimy ten drugi obraz niewidzialny. Ale Biblia przestrzega nas, że 1/3 aniołów została wyrzucona z nieba na czele z Lucyferem i znalazła się na ziemi. Zrzucony został, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni zostali też z nim jego aniołowie. Czy nie jest to przerażające? Tak. To jest przerażające dla tych, którzy nie znają tej pierwszej sceny, tego pierwszego obrazu o działaniu Bożych aniołów, którzy są Jemu wierni. Człowiek, który nie jest połączony z Bogiem, człowiek, który nie ma tego osobistego kontaktu z Bogiem na co dzień, jest w szalonym niebezpieczeństwie. On nawet nie wie, co czyni, kiedy diabeł go prowadzi złą, zwodniczą drogą. Biblia mówi: weselcie się niebiosa, nareszcie pozbyliśmy się oskarżyciela. Ale biada ziemi, biada mnie i tobie, biada każdemu z nas, bo stąpił do was diabeł, pający wielkim gniewem, bo ma co? Mało czasu. Dzisiaj ma o wiele mniej niż wtedy, kiedy Jan to pisał. O wiele mniej ma czasu, a jego wściekłość o wiele bardziej wzrosła. Jak ten szatan działa?
Niektórzy mówią, przestańcie mówić o szatanach, przestańcie mówić o tym, to jest tylko wielka bajka, wymysł średniowiecza. Nie. Ci, którzy są pod wodzą szatana na tej ziemi, są zrzeszani w różne tajemne organizacje. Tak. I diabeł wśród tych organizacji ma swoich wodzów, których prowadzi przez różne stopnie wtajemniczenia. Jedną z tych organizacji można wymienić, bo to nie jest tajemnica, to jest masoneria. Moi kochani, gdybyście czytali książki na ten temat, a szczególnie tutaj u Jacka została wydrukowana 15 lat temu, gdzieś kupiłem książkę, która mówi Nowy Porządek Świata. I tam jest powiedziane coś na temat, to nie adwentyści pisali, coś na temat masonerii. Masoni mają około 33 stopnie wtajemniczenia. Jeśli przeszliście chociaż pierwszy stopień, to już nigdy nie możecie być niemasonami. Nigdy. Jesteście nadal masonami. Tu kiedyś pamiętam w Skoczowie mówił coś na temat ten pastor Fajt. Mam wiele ciekawych informacji na ten temat. Wiem, że nie za bardzo w różnych kręgach jest on popularny, ale ja wiem, że on mówi to, co się dzieje poza naszymi plecami, w tych sferach, że tak powiem, tajemnych. W sferach, które rządzą dzisiaj światem. Praktycznie dzisiaj, kiedy patrzymy na świat, to praktycznie rządy się nie liczą. Bo który rząd by sobie pozwolił na to, żeby bez problemu zamknąć wszystkie fabryki, wszystkie zakłady pracy, żeby to wszystko zniszczyć? Który rząd by sobie nie pozwolił? Jest w Europie jeden taki rząd, w Szwecji. A poważne problemy. Moglibyśmy tak mówić i mówić na ten temat, ale ja myślę, że każdy z nas ma możliwość dzisiaj dociekać i patrzeć gdzieś tam od tyłu na te rzeczy. Pamiętajmy zatem, że to nie jest ludzkie działanie. Diabeł ma swoją strategię dzisiaj na tym świecie, bo Biblia mówi, że ma krótki czas. Jego czas dochodzi do końca. I on musi dzisiaj wykorzystać każdy dzień. Dlatego dzisiaj te wszystkie wydarzenia dzieją się tak szybko, tak zaskakująco dla wielu, wielu ludzi, dla wielu krajów. Gdzieś tam Afryka, gdzieś tam Australia, nie wiadomo, prawda, niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie to tam jest. Czy Nowa Zelandia, czy Ameryka, potężne kraje, potężne, silnie ekonomiczne. Dzisiaj to wszystko pada. Dlaczego? Bo Biblia mówi, lecz diabeł będzie z wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Nie mówię dlatego, żeby straszyć kogokolwiek, aby sam się tworzyć, ale żeby pokazać i zachęcić, abyśmy dzisiaj jeszcze bardziej niż wczoraj praktykowali społeczność tą osobistą z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem Jezusem. Tego potrzebujemy jeszcze bardziej niż wody i chleba codziennego. Abyśmy mogli przejść przez te wszystkie doświadczenia, które są przed ludem Bożym. Jest powiedziane, lud Boży wystawiony na nieustanną złośliwość i zwodniczą moc księcia ciemności, a także znajdujący się w stałej walce z siłami zła, ma zapewnioną nieprzerwaną opiekę Bożych aniołów. To zapewnie nie zostało dane bez powodu. Jeżeli Bóg udzielił swoim dzieciom obietnicy łaski i ochrony, to uczynił to dlatego, ponieważ istnieją potężne siły zła, którym będą musieli stawić czoło. Są to siły niezmierzone, zdecydowane, niewyczerpane, których potęgi nie wolno nie zauważyć lub zlekceważyć. Tak. Tak to wygląda.
Dopiero w czasie pobytu Chrystusa na ziemi złe duchy objawiły swoją moc w najbardziej jaskrawy sposób. Jezus przyszedł wykonać plan zbawienia ludzkości. Szatan natomiast postanowił zapewnić sobie prawo panowania nad światem. Udało mu się wprowadzić bałwochwalstwo w każdej części świata, z wyjątkiem w tym czasie za bardzo Palestyny nie udało. Do tego jednego kraju, który nie był całkowicie pod władaniem kusiciela, przyszedł Jezus, aby tam dokonać tego swojego szczególnego programu, planu. Szatan szalał jak uwięziony lew i buntowniczo objawiał swoją moc zarówno nad ciałami, jak i psychiką ludzkości. W Nowym Testamencie znajdujemy wyraźne przypadki ludzi opętanych przez złe duchy. Dręczone w ten sposób osoby cierpiały nie tylko z powodu chorób właściwych człowiekowi. Chrystus doskonale rozumiał, z kim ma do czynienia i bezbłędnie rozpoznawał obecność złych duchów w danym człowieku. Opętany z Gadary. Czytamy, że miał w sobie legion szatanów. Wyobrażacie sobie jeden człowiek. Znacie tę historię, nie muszę wam tego czytać. Rwał łańcuchy, którym był związany. Ludzie uciekali od niego. Jezus, kiedy go zobaczył, kiedy przybiegł do Jezusa, kiedy Jezus odezwał się i powiedział, idź precz. To jedyne prosiły go, pozwól nam wejść w te świnie. Ale ile było tych aniołów? Legion rzymski w tym czasie, armii rzymskiej, liczył od 3 do 5 tysięcy żołnierzy. On mówi, legion nas jest tutaj. Córka niewiasty Syrofenickiej. Młodzieniec, który ma ducha niemego, opętany z Kafarnaum, zakłócał spokój świątyni. Ludzie, którzy współpracowali z szatanem, Szymon czarnoksiężnik, czarownik Elimas, dziewczynka, która chodziła za Pawłem i Sylasem w Filipii. I tak moglibyśmy wymieniać ludzi, którzy byli pod bezpośrednim władaniem szatana. Dzisiaj diabeł nie używa takich, że tak powiem, drastycznych metod. Diabłu dzisiaj bardziej zależy na inteligencji człowieka, aby on powiedział tak, co chcę, żebym dzisiaj zrobił. Co dzisiaj mam wprowadzić w tym świecie? Jak to mam działać? Nikomu bardziej nie zagraża wpływ złych duchów jak tym, którzy pomimo jasnych i dostatecznych świadectw Pisma Świętego zaprzeczają istnieniu i działalności diabła oraz jego złych aniołów. Dopóki nie wiemy nic o ich postępach, mają wprost niepojętą przewagę. Wielu ulega ich podszeptom, myśląc, że postępują według nakazu własnego umysłu. Dlatego w miarę jak zbliżamy się do czasu końca, każdy, kiedy szatan będzie działać w największą mocą, aby zwodzić i niszczyć, ten wielki zwodziciel niczego tak bardzo się nie boi, jak rozpoznania przez ludzi jego metod działania. Pan Bóg chce, abyśmy te metody znali. Starannie zabezpieczamy nasze domy zasuwami i zamkami. Nieraz niektórzy mają 3 zamki w domu i to coraz lepsze, których kluczy nie można podrobić. Okna, kraty i nasze mieszkania są niektóre podobne do więzień. Szlachetni ludzie, wierzący ludzie siedzą w więzieniach, a przestępcy chodzą wolno po dworze. Jest to paradoks? Aby uchronić nasze życie, zakładamy te zamki i życie przed złymi ludźmi. Dlaczego jednak tak rzadko myślimy o zabezpieczeniu się przed wpływem złych aniołów, którzy ustawicznie atakują nas, przed którymi nie potrafimy się obronić o własnych siłach?
Jest pytanie. Pomyśl o tym, drogi bracie i siostro, droga młodzieży dzisiaj na tym miejscu. Pomyśl, jak jest zabezpieczone twoje mieszkanie, aby przestępca, złodziej nie wszedł do twojego domu, nie okradł cię. A jak jest zabezpieczone twoje serce, twój dom, twoja rodzina, twoje dzieci? Zdajemy sobie sprawę, jakie wielkie niebezpieczeństwo czyha dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków? Pierwszy Piotra, a mamy ciekawą myśl, w pierwszym liście Piotra, 5 rozdziale i tam od 7 wiersza jeszcze chcę przeczytać teksty. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by miał pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni wierzę, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Oto apostoł Piotr zachęca nas tymi pięknymi słowami. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. Nie bój się o jutro, co będzie. Czy będziesz miał gdzie kupić chleb, czy będziesz się miał czego napić, bo to zapewnił Bóg wszystkim wierzącym. Ludzie bardzo często w Australii w tym trudnym okresie martwili się o papier toaletowy. Wykupili wszystko, co można było wykupić. Nie wiem, czy tu też. A ja mówię do zboru, nie martwcie się o papier toaletowy, jak jest woda, to jest wszystko załatwione. Tak. Bóg pomyślał o tym, że chleb i woda jest najważniejsze dla człowieka. Nie martwcie się. Ci, którzy naśladują Chrystusa, są zawsze bezpieczni pod Jego czujną opieką. Dla ich ochrony wysyłani są aniołowie z nieba, obdarzeni mocą. Szatan nie może przedrzeć się przez mur strażników, jakim Bóg otoczył swój lud. Szatan nie jest w stanie się przedrzeć. Ellen White pisze, kiedy te ostatnie wydarzenia będą się działy i kiedy lud Boży będzie w takim szczególnym niebezpieczeństwie, a źli ludzie pod namową i wodzą szatana będą chcieli ich pozabijać. Mówi, miecze ich będą się łamały jak słoma. Nie przedrzą się przez ten kordon. Niebo ci zabezpiecza i mnie egzystencję na tej ziemi. Nie tylko chleb i wodę, ale również ochronę i opiekę. Dlatego chciałbym zachęcić was do tego, abyśmy mieli tą częstą łączność z naszym Panem. Ja by prosić o w modlitwach, słyszałem, że macie modlitewne spotkania, to jest coś pięknego. W Australii również, chociaż mamy kościoły zamknięte przez Zoom, mamy spotkania modlitewne i modlimy się przez internet, w grupach. Wspaniała rzecz. Ci wyznawcy, którzy uczestniczą w tym, mówią, jakie to jest błogosławieństwo. Wspólne modlitwy. Wspólne przebywanie. Zachęcam was do tego, abyście poświęcali swój czas, abyście prowadzili swoje rodziny do Boga, abyście sami stali blisko Niego. A zobaczycie, jak wspaniałym jest Bóg, jak cudownym jest Ten, który nas powołał. Wejdźcie w to doświadczenie jeszcze bliższe z Bogiem niż kiedykolwiek. To jest dzisiaj moim zachęceniem, moją prośbą, a szczególnie moją modlitwą. Amen.